467 lat temu Mikołaj Kopernik został pochowany we Fromborskiej katedrze przy ołtarzu Świętego Krzyża bezimiennie. 5 lat temu, po prawie 200 latach poszukiwań, archeolodzy odkryli pod posadzką Fromborskiej katedry szczątki około 70-letniego mężczyzny. Przypuszczali, że to może być Mikołaj Kopernik. 3 lata później, po żmudnych badaniach, także genetycznych, stwierdzono: tak, to jest Kopernik. Księża z archidiecezji warmińskiej jako spadkobiercy warmińskiego kanonika wyznaczyli termin ponownego pochówku na rok 2010, gdy warmińska kapituła katedralna świętować będzie swoje 750-lecie. I w minioną sobotę, 22 maja we Fromborku, odbyły się uroczystości pogrzebowe tego, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Witam w studiu gości profesor Andrzej Kus, astronom, radioastronom, dyrektor Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Doktor Marek Rubnikowicz, archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Witam pana. Witam serdecznie. I Michał Kłosiński, historyk sztuki, kierownik oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A telefon do nas jak zwykle, czyli łączymy się via Warszawa 22 645 22 22 i Beata Nawrocka czuwa przy telefonie, a program realizują w studiu dwójki Katarzyna First-Wojtkowska, a w studiu Radia PIK w Toruniu Zdzisław Drążkowski. Proszę panów, dlaczego pierwszy pochówek Mikołaja Kopernika we Fromborku był tak skromny, aż tak skromny, że aż bezimienny? Tak, biskup Marcin Kromer postanowił ufundować jakieś epitafium na cześć uczonego, to nikt już doczesne szczątki wielkiego astronoma zostały złożone. Jak to możliwe? Proszę bardzo. Proszę państwa, rzeczywiście jest to rzecz wyjątkowo zagadkowa, bo z jednej strony wydawałoby się, iż rzeczą oczywistą i jasną jest, iż kanoników chowano w pobliżu, przy którym jako odprawiali mszę świętą. Czyli tak? Którym się opiekowali, którym tak? Którym się opiekowali. Właściwie mieli pod swoją pieczą. Ołtarzom przynależnym danemu kanonikowi na czas właśnie pełnienia funkcji. Natomiast rzeczą także oczywistą jest, o czym pamiętać w tym wszystkim, że wystrój obecny kościoła we Fromborku jest odmienny, jest znacznie późniejszy. Dlatego, że my mówimy o wystroju barokowym. Mówimy o okresie znacznie późniejszym, bo 17-18-wiecznym. Natomiast, no jednak jakby nie patrzeć, pochówek był paręset lat wcześniej. W związku z tym też pamiętajmy o tym, iż to także narobiło nam, w cudzysłowie oczywiście, lekkiego bałaganu. Natomiast pochówek kanonika nie był czymś nadzwyczajnym. To, że Mikołaj Kopernik był światłym umysłem już w jego czasach, a szczególnie po jego śmierci, właśnie coraz głośniej mówiono i coraz bardziej się tym, że tak powiem, zajmowano. Natomiast pamiętajmy, że w momencie, gdy zmarł, był naukowcem, kanonikiem, znaną postacią, ale chyba nie aż tak popularną i tak znaną, która byłaby właściwie godna specjalnego niejako uczczenia. A czy to nie polegało na tym, że no, nie wiem, tak snuję takie sobie przypuszczenia, że jednak Mikołaj Kopernik nie był wygodny dla kościoła. Teraz po tym, w związku z tymi uroczystościami pogrzebowymi, włoski historyk kościoła Adriano Prosperi pisze na łamach rzymskiego dziennika La Repubblica, że fakt, iż szczątki Kopernika znajdowały się dotychczas w zbiorowym grobie, tu cytuję, uchroniły je przed ryzykiem wykopania i procesem przed Trybunałem Inkwizycji, która ścigała jego dzieło i jego imię. Ten sam dziennik stwierdza, że, dalej cytuję, dla kościoła był osobistością niewygodną, która kwestionowała dogmaty. Jakie to były relacje? Czy rzeczywiście Kopernik był tak wielkim zagrożeniem dla Kościoła? Pan profesor Andrzej Kus. Ja myślę, jako astronom mógłbym tylko się ustosunkować dobrze do dzieła Kopernika i tej części astronomicznej, ale ja bym upatrywał tej niskiej frekwencji na pogrzebie teraz i jak gdyby mniejszej uwadze mediów w tym, co się rzeczywiście działo w tym czasie. I ja myślę, że to jest główny powód. To nie to, że ta sprawa była nieważna, tylko że zdarzyły się inne, bardzo ważne sprawy, które jak gdyby przysłoniły to wydarzenie. Ale mówi pan profesor teraz. Teraz, o tej sobotni. O tym ponownym natomiast rzeczywiście
trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, jak pięknie Kopernik przedstawił swoje dzieło papieżowi w wstępie swojego dzieła, jak bardzo pokazał swoje nastawienie do nauczania Kościoła i przedstawił to też jako pewną hipotezę, to jednak mimo wszystko po tym, w momencie, gdy to dzieło się dało poznać w świecie i zaczęło odnosić skutek ten, który nie był zamierzony również przez Kopernika. On chciał po prostu odkryć prawdę, ale skutek, który Kościół widział jako pewnego rodzaju zagrożenie dla swoich dogmatów, jak pani powiedziała. Więc ja myślę, że to z czasem, na początku, wtedy, kiedy był faktyczny pochówek Kopernika, to wtedy nie miało większego znaczenia, ale później może właśnie dobrze, że on był w grobie złożonych w grobie dobrze, wspólnym. Dobrze w tym sensie, bo rzeczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że taka... Zdarzało się w każdym razie, taka inkwizycja że, tak. mogłaby... Tu bym się do końca nie zgodził z panem profesorem, ale... Bardzo proszę. Podejrzewam może, że to jest... Pamiętajmy, że sama treść listu ze wstępu... Doktor Marek Rubnikowicz. Ze wstępu do Revolutionibus, listu do papieża z prośbą o opiekę pokazuje, iż istniało potencjalne zagrożenie, iż jego teoria będzie teorią, która zostanie nie tylko zwalczana, ale także on nie przypuszczam, żeby bał się o własne szczątki. W tym momencie to, że praca ukazała się praktycznie no, niemal w chwili śmierci, prawda? Następny element, że właśnie mamy do czynienia z tym pochówkiem takim bardzo skromnym, nieeksponowanym i to, że właśnie przez długie lata nie można było tego pochówku zlokalizować, dlatego, że właśnie był wymieszany z innymi pochówkami, pozwala nam domniemywać. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, to są tylko domniemania. Oczywiście. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że sformułowana przez Kopernika teoria astronomiczna odwołująca się do kosmologii heliocentrycznej negowała wcześniejsze, uświęcone przez wieki tradycji naukowej geocentryczne teorie astronomiczne. Dodam do tego, co powiedział pan dyrektor, że przecież odkrycie Kopernika zostało uznane za herezję, wręcz za herezję, że trafiło na indeks ksiąg zakazanych jako sprzeczne z Pismem Świętym. To wszystko to są fakty. Natomiast spójrzmy na to z perspektywy współczesnego człowieka. My dzisiaj mówimy, że to była rewolucja kopernikańska, prawda? Ale możemy to dopiero z perspektywy ocenić i tak określić. Natomiast wówczas, cóż to znaczyło dla nauki, cóż to znaczyło dla naukowców ówczesnych, czym dla nich było to odkrycie i właściwie przewrócenie do góry nogami wszechświata. Jeśli ja mogę powiedzieć, proszę bardzo, to pan profesor Gingrich, który jest doktorem i jest laureatem wyróżnienia uniwersyteckiego naszego konwalaria Kopernikana, który dajemy wybitnym uczonym, powiedział w swojej książce, taką książkę, którą u nas wydano również pod tytułem Księga, której nikt nie czytał, czy nikt nie przeczytał. To w pewnym sensie było, to było pewne, jakby powiedzieć, nie do końca sprawdzone powiedzenie, bo rzeczywiście dzieła Kopernika się rozeszły i były czytane. Ale dlaczego o tym mówię teraz, odpowiadając na pani pytanie? Otóż większość czytelników, byli astronomowie, patrzyło na dzieło Kopernika przez pryzmat algorytmu, czyli metody, jak wyliczać pozycje planet, księżyca, inną metodę. Natomiast nie wgłębiało się specjalnie w istotę, czy Słońce jest w środku, czy ta Ziemia jest w środku tego układu. I dla nich to był taki podręcznik, na podstawie którego wyznaczano pozycję planet. Dopiero potem to się musiało gruntować. Kiedy się okazało, że Kopernika idee nie były całkiem trafione, że w tym sensie obliczeń były błędy, to jest znaczne, że Ptolemeusza układ dawał znacznie większe dokładności, precyzję wyznaczeń tych położeń. Dopiero potem następne prace, które się zaczęły pokazywać, poprawiały tę ideę Kopernika, aż wreszcie do Keplera, który powiedział, że no nie ma orbit kołowych, tylko są orbity eliptyczne i to jest przyczyna tych niedokładności. Ale to wszystko się budowało. Ja myślę, że rozumienie dzieła Kopernika nie było w momencie, gdy zostało ono opublikowane, tylko trwało to latami, nawet powiedziałbym setkę lat, zanim rzeczywiście zdano sobie sprawę z
przełomowości, z wielkiego znaczenia tego dzieła. A czy to rzeczywiście, panie profesorze, tak, że Kopernik ruszył nie tylko Ziemię, ale i ówczesny świat nauki poruszył? Nawet ja dalej. Ja przeczytałam, nawet nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, gdzie ja to znalazłam. Takie sformułowanie, że na początku teoria kopernikańska zachwyciła tych najważniejszych uczonych ówczesnych, natomiast jakoś dziwnie potem szybko zaczęli odchodzić od tego. I rzeczywiście, na czym to polegało? Czyli ta recepcja też była bardzo dziwna. Jest to rzecz, o której my nie mówimy zbyt często, a to jest właśnie jedna z tych fantastycznych spraw, którą Kopernik nam pokazał. Mianowicie to nie tylko chodziło o to, że Słońce jest w centrum Wszechświata i że planety krążą wokół niego. Jeden z podstawowych zarzutów był taki, no dobrze, jeśli Ziemia krąży wokół Słońca, to z różnych miejsc na orbicie powinniśmy gwiazdy, które są na sferze gwiazd, niedaleko od nas, bo wtedy zakładano, że to jest, być pod różnymi kątami, a wszystkie pomiary wskazywały, że nie. Ale Kopernik o tym wiedział i on wręcz napisał, że odległości do gwiazd są niewyobrażalnie wielkie. I że gwiazdy takie, że są na takich odległościach, że my tego nie możemy zmierzyć, że nie ma tego geometrycznego przesunięcia. I to jest jeden z wielkich fundamentów Kopernika do kosmologii. On po raz pierwszy, i to dopiero potem zostało dostrzeżone, powiedział, nie tylko Słońce jest w centrum tego Wszechświata, ale gwiazdy znajdują się niewyobrażalnie daleko. Jesteśmy częścią Wszechświata, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To nie tylko planety, ale jest znacznie większy. I to jest jedno z tych przełomowych również odkryć Kopernika, które towarzyszyły. Rewolucja, która się dokonała. Tak, nie tylko w świecie świat, astronomii, tak, ale również pogląd umiejscowienia człowieka i Ziemi. Ziemi we Wszechświecie, Słońca we Wszechświecie. Nie tylko w centrum Wszechświata. I bardzo jest. Powolutko się przesączała w religię. Ale również. Bardzo powoli. A jaka zachodzi relacja między odkryciem Kopernika teorią względności? Czy tu rzeczywiście jakieś sprzeczności występują? Nie. Wprost przeciwnie. Nie. Właśnie to pokazuje, że każde miejsce, w którym się znajdujemy, może być opisane matematycznie w jakiś sposób z uwzględnieniem, czyli można przenieść układ współrzędny do dowolnego miejsca i opisać wszechświat. Ma to o tyle związek, że jeśli przeniesiemy układ współrzędnych do środka układu planetarnego, to opis ruchu planet staje się matematycznie znacznie prostszy niż to było miejsce w przeszłości, więc jak gdyby pokazanie, że układ odniesienia jest gdzie indziej, przenosi nas do zupełnie innego spojrzenia na świat. No, więc jeśli mówimy o teorii względności, to trzeba by powiedzieć ogólna czy szczególna teoria względności, to nam chodzi o te podstawowe rzeczy. Ja bym tutaj nie nawiązał, tylko tyle, że to pokazuje, że w zależności od tego, gdzie jesteśmy, świat może wyglądać troszeczkę inaczej. Z każdego miejsca może wyglądać inaczej, mimo że zasady jego funkcjonowania są obiektywnie te same. Mikołaj Kopernik, to też nawiązuje do tego jego pierwszego pochówku, jak prawie każdy geniusz, tak widocznie jest taki los geniusza, że jest niedoceniany za swojego życia. Mikołaj Kopernik był oczerniany, był przypisywano mu rozmaite dziwne rzeczy, był krzywdzony pomówieniami, no, w dużym stopniu przez ówczesny kler, ale nie tylko. Chociaż na samym początku, wtedy przy tym pierwszym zachłyśnięciu się tą nową teorią, był określany mianem boskiego myśliciela, drugiego Ptolemeusza, czy też odnowiciela astronomii. A potem jakoś to wszystko gdzieś przepadło i Kopernikowi przypisywano wszystko, co się tylko dało przypisać. Także później manipulowano prawdą o życiu Kopernika. W zależności od tego, jak komu było wygodniej. I wracając jeszcze do tego, teraz patrzę na pana Michała, wracając do tego pierwszego pogrzebu, bo prawdę mówiąc, nie bardzo wiemy dokładnie, kiedy zmarł Kopernik. Czy wiemy, na co zmarł? Czy wiemy, kiedy się odbył jego pogrzeb, tamten pierwszy? Ten pierwszy pogrzeb odbył się 24 maja. Michał Głosiński. Czasami błędnie data 24 maja jest przepisywana, jest uznawana jako data śmierci Kopernika. No właśnie. W rzeczywistości zmarł on 21 maja, a jeszcze inne źródła... O 23 też się mówiło też.
Tak, a jeszcze inne źródła w ogóle pozostawiają taki szerszy margines od 7 do 21 maja. Kopernik już był dosyć po wylewie krwi, dosyć ciężko chory. Czyli wiemy, na co zmarł. Udar. Na udar. Tak. Ale to jest odnotowane gdzie? W księgach parafialnych? W jakichś? W czym to jest odnotowane? Skąd to wiemy? Znaczy, mówiąc o udarze, jest jedna właśnie z informacji, która pojawia się właśnie w przekazach, głównie właśnie związany z księgami parafialnymi, właśnie gdzie mówi się o tym, iż jedną z, że jakoby zmarł na udar mózgu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że do dzisiejszego dnia, kiedy mówimy o Mikołaju Koperniku, my znamy jego twórczość, ale praktycznie rzecz biorąc niezmiernie mało faktów znamy z jego życia osobistego. Dlatego, że były przekłamywane też. One były przekłamywane, też. A zazwyczaj właśnie ta sfera... A za chwilę o tym też porozmawiamy. Ta sfera właśnie była pomijana. I właśnie sam fakt, że my do końca nie znamy precyzyjnej daty, podkreślam, bo to, co jest, mamy przedział, w którym mówimy. No taki... teraz, natomiast nie znamy dokładnie jego daty, o czym powiedział przed chwileczką pan Michał. Natomiast, jeżeli mówimy o jego chorobach, mówi się o udarze. Ale mówi się... Sam był świetnym medykiem. I przede wszystkim, no tak, ale medyk sobie nie może pomóc w momencie, gdy choruje w tym momencie, prawda? I to jest taka też prawda. Bardzo proszę panów o założenie słuchawek. Odbierzemy telefony od słuchaczy. Przypomnę państwu numer 22 645 22 22, bo my jesteśmy w Toruniu, a państwo do nas się łączą przez Warszawę. 22 645 22 22. Halo? Dzień dobry. Witam pana. Na jednym ze szkiców Matejki poprzedzającym namalowanie obrazu przedstawiającego Kopernika, właśnie Matejką umieścił u stóp Kopernika lunetę, z której następnie w tej ostatecznej wersji obrazu Matejko zrezygnował. I właśnie mam w związku z tym tak pytanie techniczne jedno. Czy wtedy jeszcze nie znano lunety i kiedy ona się w Polsce pojawiła i jakimi faktycznie posługiwał się Kopernik instrumentarium jakim? I współcześnim uważacie i na jakie one pomiary pozwalały, te instrumenty. I jeszcze miałbym jedno ogólne pytanie. Czy Kopernik, dochodząc do swojej teorii, to opierał się głównie na dorobku prekursorów greckich, heliocentrycznych, czy przede wszystkim na własnych obserwacjach, swojej wnikliwości, geniuszu? Tak, dobrze, dziękujemy bardzo. I jeszcze... Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. I jeszcze odbierzemy drugi telefon i poproszę panów o odpowiedź. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Aleksandra Lewandowska z Kujaw. No, Mikołaj Kopernik to zaiste był wielki człowiek. Interesuje mnie jego właśnie, bo skończył medycynę, był lekarzem i o ile wiem, to był lekarzem przyboczym swojego wuja, biskupa warmińskiego. To mnie interesuje, czy w ogóle też poza tym jakoś praktykował, bo sama jestem lekarzem, a poza tym chciałabym się dowiedzieć. Był ekonomistą też. Wiem, że napisał w formie traktatu, sformułował zasady reformy monetarnej. Może by coś bliżej na ten temat, bo nie tylko był astronomem, prawda? Serdecznie panią bardzo i panów pozdrawiam i wszystkiego najlepszego życzę. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy panią także bardzo serdecznie. Zacznijmy może od tego instrumentarium, którym się posługiwał Kopernik. Co miał do dyspozycji? To oczywiście lunety astronomicznej nie było. To pamiętamy, że w zeszłym roku obchodziliśmy hucznie Międzynarodowy Rok Astronomii. 1610, pierwsza luneta użyta do celów astronomicznych przez Galileusza. Zresztą warto też powiedzieć, że 2012 w Polsce, kiedy były używane, w 2012 roku Hewelius obchodzi swoje urodziny 400, wielki astronom również, i on budował instrumenty już w wieku, powiedzmy, późniejszym troszkę, nie wtedy, kiedy się urodził, a więc 1650, powiedzmy 40, 30, to są te lata, kiedy rzeczywiście zaczęto stosować
w Polsce używać do celów astronomicznych profesjonalnych lunet. Więc oczywiście Kopernik nie miał do dyspozycji takich znakomitych instrumentów. Jeszcze wtedy posługiwano się, żeby nie używać nazw astronomicznych, po prostu powiedzmy kątomierzami, które pozwalały mierzyć kąty na niebie jednej gwiazdy względem drugiej, czy planety względem gwiazd. I to było podstawowe narzędzie. Do tego oczywiście potrzebny był zegar i czas, ale zegary wahadłowe to już były i zegary w ogóle, które pozwalały mierzyć czas, były dość istotne. I pomiary w tamtych czasach Kopernik wykonywał swoje obserwacje astronomiczne i jest tego dosyć dużo, ale jak każdy astronom, który analizuje ruchy planet i czy też gwiazd, im większy okres czasu obejmują takie obserwacje, tym precyzyjniej można sformułować zasady, jakie obowiązują w ruchu tych obiektów. Więc oczywiście Kopernik również korzystał ze wszystkiego, co miał dostępne od starożytności do współczesności w jego czasach, aby móc wyznaczać ruchy planet i położenia przestrzenne, czy położenie na tle gwiazd planet. A to czym posługują się współcześni astronomowie, czy radioastronomowie, mając jeszcze do pomocy teleskop Hubble'a i parę innych obiektów latających na naszej i nie tylko naszej ziemskiej orbicie. No, to jest po prostu inny świat, to jest nieporównywalne. Może trzeba spojrzeć z perspektywy tych, którzy przyjdą po raz za 400-500 lat. Czym oni będą dysponować? I może też powiedzą, no ci biedni astronomowie w tamtych czasach, to nie mieli na czym pracować. To był taki kontamierz XXI wieku. Bardzo proszę, pani Michał Kłosiński. Jeśli chodzi o lunety, można jeszcze dodać, że w Polsce one się pojawiają stosunkowo szybko, bo już w drugiej dekadzie XVII wieku w Kaliszu, w kolegium jezuickim, właśnie na podstawie pism Galileusza takie lunety zostały skonstruowane i dzisiaj między innymi Muzeum we Froborku posiada kopię tych lunet. No właśnie, kopię lunet. A w domu Kopernika w Toruniu, który jest oddziałem Muzeum Okręgowego Toruńskiego, znajdują się instrumenty, którymi mógł posługiwać się Mikołaj Kopernik. Czy to są oryginalne instrumenty? Dzisiaj zwiedziłam ten dom Kopernika z wielkim zainteresowaniem. Mam nadzieję, że uwzględnią go Państwo na szlakach swoich wakacyjnych wędrówek. No właśnie. Niestety są to kopie. Oryginalne instrumenty Kopernika nie zachowały się do dnia dzisiejszego. No, jeśli one by były, to oczywiście znajdowałyby się po dziś dzień we Fromborku, ale we Fromborku również znajdują się kopie i jest to, tak jak już pan profesor tutaj wspomniał, instrumenty, takie kątomierze, czyli kwadrant, trikwetrum, również astrolabium globusowe. To teraz poproszę o odpowiedź na drugie pytanie, czy odpowiedź naszej słuchaczki, która pytała o inne umiejętności Mikołaja Kopernika, czy też przecież on studiował nie tylko astronomię, studiował medycynę. Był wziętym medykiem. Był wziętym medykiem, swojego brata ratował z jakiejś bardzo poważnej choroby, która była dość powszechna wtedy. Nie mówiąc, że wuja swojego także biskupa. Wiedzy Narody. Tak, jeździł również do Królewca, do księcia Albrechta. Aczkolwiek przy śmierci wuja biskupa go nie było. Ale to były inne względy, nie mające nic wspólnego w tym momencie z aspektem. To powiedzmy, proszę bardzo. Tak, dlatego że jako że mówi się o tym, iż zarówno biskup Wacendode, jak i sam Mikołaj Kopernik nie mieli łatwych charakterów. I w związku z tym, mówiąc bardzo oględnie, poróżnili się. I jako jedną z przyczyn właśnie wyjazdu Mikołaja Kopernika w tym momencie do Olsztyna, później do Fromborka i rozstania się później właśnie z wujem, podaje się różnicę w poglądach, mówiąc najbardziej. Czyli po prostu ich drogi się rozeszły i Mikołaj Kopernik nie był nawet na pogrzebie wuja. No tak się zdarza czasami. Dobrze, a co z tą ekonomią? Czyli rozumiem, że pani mówiła o tej rozprawie monetarnej, o ocenie pieniądza, a potem o traktacie o monetach, prawda? Tak, monetę Quaterendo, traktat z 1525 roku. Ja myślę, że może trochę odnosząc się do współczesności, można byłoby sparafrazować, że Kopernik, myśl ekonomiczna Kopernika znakomicie odnalazłaby się w czasach współczesnych. To prawo mówiące o tym, że pieniądz słaby wypiera pieniądz dobry, jest dzisiaj
Wszyscy możemy złe skutki takiego prawa widzieć na własnych... Ale to było twierdzenie Kopernika, tak. Mimo że jest przypisywane Greshamowi, prawda? Niestety Gresham w tym samym czasie ogłosił podobnie brzmiące prawo, ale zważywszy na to, że był kanclerzem królowej Elżbiety, tak więc siła jak gdyby rażenia, opublikowania takiego pisma ekonomicznego była znacznie większa niż Kopernika, który będąc w ówczesnej Warmii był gdzieś na peryferiach tego świata, głównego świata europejskiego. Za moment odbierzemy kolejne telefony, a ja chciałam przy okazji zapytać o jeszcze jedną sprawę, mianowicie najstarsze pismo Kopernika, które znajduje się w Olsztynie, przynajmniej z tych, które się zachowały, pochodzące z 1517 roku, zostało napisane w języku niemieckim, bo dotyczy wezwania przed sąd jednego z krzyżaków, który został oskarżony o zabójstwo. Co Kopernik miał wspólnego ze sprawami o zabójstwo? No, Kopernik pełnił na ówczesnej Warmii takie funkcje administracyjne, tak więc on nie tylko zajmował się astronomią, nauką, ale również był włączony w taki aktywny bieg życia codziennego, pełniąc funkcję i administratora, i właśnie uczestnicząc w zjazdach stanów Prus królewskich, między innymi w Grudziądzu, gdzie ogłaszał właśnie swój traktat ekonomiczny, będąc również lekarzem, jak przed chwilą tutaj wspomnieliśmy. Tak więc Kopernik to nie jest tylko ten wielki astronom, ale również człowiek bardzo mocno zaangażowany w życie codzienne, takie, które w ówczesnej Warmii się dzieje. Człowiek renesansu, który właściwie kilka dziedzin nauki miał, jak sądzę, świetnie opanowanych, prawda? I był świetnym administratorem przede wszystkim. Świetnym. No, lokacja łanów opuszczonych to przecież też jego dzieło, takie dzieło, w którym zapisywał odwiedzane przez siebie wsie. Zostało zresztą skopiowane potem przez niemieckiego badacza Hansa Schmaucha i nigdy nie opublikowane. Czy panowie wiedzą dlaczego? Potem wcześniej to zrobili także Franz Hippler i Leopold Prowe. Dlaczego to napisane prawdopodobnie po polsku? Nie zostało nigdy, te lokacje łanów opuszczonych nigdy nie zostały opublikowane. Trudno mi na ten temat powiedzieć. Niektórzy się też dopatrują właśnie takiego podstępu, że Niemcy nie chcieli tego publikować ze względu na świetną polszczyznę, jaką się posługiwał Kopernik. Czy rzeczywiście generalnie tak jest, pisał w języku niemieckim, w języku łacinie, w związku z tym on języka polskiego zazwyczaj nie używał w piśmie. No, też mi się wydaje, że to jest chyba mało prawdopodobne, tak, żeby tak, ten, że dokument, to jest, że ten dokument, tak, tak, że ten dokument mógł być napisany w języku polskim. No, raczej nie znamy żadnego pisemnego dokumentu, który wyszedł spod ręki Kopernika, który byłby napisany. Tak, tak, tym bardziej, że w tym roku mieliśmy okazję, z okazji kolejnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, w lutym w naszym muzeum wystawiać oryginalne rękopisy Mikołaja Kopernika. No właśnie, chciałam o to zapytać po odebraniu telefonów od słuchacza, ale to wobec tego proszę, żeby pan dyrektor zechciał o tym od razu powiedzieć. Gdzie między innymi właśnie widać było, jak sprawnym administratorem i jak wszechstronnym administracyjnie także był Mikołaj Kopernik, gdzie między innymi wykonał on rzecz na tamte czasy, wydawałoby się, że mało istotną, aczkolwiek bardzo ważną, bo bardzo metodyczny spis zawartości Kancelarii Tajnej Zamku w Olsztynie, co jest też ważnym elementem. On to uporządkował, czyli poza tymi, powiedziałbym, zdolnościami i cechami wybitnego naukowca, był także bardzo dobrym administratorem. Czy dom Kopernika, ten oddział muzeum, dysponuje oryginalnymi rękopisami Kopernika? Chcielibyśmy, natomiast mogę tylko powiedzieć, że dzięki uprzejmości Muzeum Diecezjalnego, archiwum diecezjalnego w Olsztynie mogliśmy wypożyczać te dokumenty. No, tych dokumentów jest naprawdę bardzo niewiele i one są pilnie strzeżone, a strzeżone są ze względów bardzo banalnych, a jednocześnie bardzo, bardzo ważnych, konserwatorskich, dlatego że papier może być poddawany działaniu światła przez bardzo krótki okres czasu, potem
musi odpoczywać, musi leżakować, prawda? A żeby znów mógł być wystawiany. Natomiast my jako muzeum nie posiadamy niestety oryginalnych rękopisów Mikołaja Kopernika. Ale za to wystawiali Państwo rzecz nadzwyczajną i z pewnością oryginalną, ale o tym powiemy jeszcze nie w tej chwili. Odbierzemy telefony. Przypomnę numery telefonów 22 645 22 22. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałbym zadać takie pytanie trochę heretyckie, ale muszę je zadać. Kilka lat temu czytałem jakąś książkę na temat studiów Kopernika w Padwie i powiedzmy tego środowiska naukowego, tego uniwersytetu, ale chyba nie tylko tego. I pytanie moje jest następujące. Na ile Mikołaj Kopernik jest jak gdyby twórcą systemu heliocentrycznego, bo z tego co wiem, w tym czasie, w tych środowiskach, w których on studiował, już istniały powiedzmy pewne poglądy, albo się jak gdyby dojrzewały, ale w każdym razie były już w takim obiegu dosyć powszechnym, z tym, że mówię powszechnym w sensie w środowiskach naukowych ówczesnych uniwersytetów europejskich, właśnie poglądy o heliocentrycznej budowie świata. Z tego co wiem, również inni uczeni tego okresu formułowali takie poglądy. Chciałem zapytać, na ile myśl Kopernika jest oryginalna i ewentualnie, że tak powiem, przeważyło na wadze w tym, że on jest uznawany za jak gdyby no, jedynego twórcę. Autora. Tak jest. O to mi chodzi, po prostu jaka jest jego rola w tym, że jemu się to przypisuje, bo z tego co wiem, to te poglądy o heliocentrycznej budowie świata już w tych środowiskach, w których on studiował, one już istniały. To rzeczywiście herezja, co pan mówi. Nie jest herezja, to jest prawda. Ja wiem, że nie żartuję. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jeden telefon odbierzemy, dobrze? Halo? Dzień dobry, Piotr Szanowski z Bydgoszczy. Witam pana. Chciałem powiedzieć, że tak przykrością pewno słuchałem tego wyjątkowo niemądrego cytatu dla Republiki, którym pani dzisiaj rozpoczęła audycję i który wydaje mi się bardzo zaciemnił sprawę tego pierwszego pochówku Kopernika, prawda? Tym bardziej, tak, że następnie tak nie do końca było jasne, o czym my mówimy. O tym, jak Kopernik był postrzegany przez swoich współczesnych, czy bezpośrednio po śmierci, w tym, jak był postrzegany przez swoich konfratrów księży. Zresztą jak był postrzegany, no powiedzmy w okresie dłuższym znacznie po jego śmierci, więc może najpierw należałoby przypomnieć, że dzieło wylądowało na indeksie blisko 100 lat po śmierci Kopernika w trakcie kontrowersji. Chyba nam się połączenie zerwało niestety. Jeśli będzie pan mógł jeszcze raz się z nami połączyć, bardzo proszę, 22 645 22 22 i jeszcze jeden telefon. Halo? Halo? To mamy jakiś problem. 22 645 22 22. Bardzo proszę, może zacznijmy od tej herezji, w cudzysłowie, oczywiście, panie profesorze. No, profesor oczywiście, Andrzej, nasz słuchacz ma absolutną rację. O tym się mało mówi, ale właśnie bardzo dobrze sprecyzowane pytanie. To wobec tego, jaka jest rola Kopernika, co on wniósł takiego istotnego, że przypisujemy jemu ideę heliocentrycznego układu. Były w przeszłości i oczywiście mówiono o takiej koncepcji również za czasów Kopernika. Geniusz Kopernika polegał na tym, że on to matematycznie udowodnił. I to jest to. To właśnie o to chodzi. Dlatego ma prawo autorskie. Że to opisał i dał matematyczne podstawy potwierdzające jego teorię i teorię przyszłości. Nikt tego nie zrobił do jego czasu. I to pokazuje również, jak powinien działać uczony. To nie tylko rzucać pomysły kontrowersyjne w lewo i w prawo, prawda, ale przede wszystkim potrafić to udowodnić. To jest dowód. Kopernik przedstawił dowód matematyczny. Jest dość skomplikowana budowa tego jej dzieła w sensie narzędzi matematycznych, jakie on użył, bo przecież nie znano wtedy trygonometrii, tak jak teraz dziś mówimy sinus, cosinus, prawda, do opisu geometrii trójkątów czy przestrzeni, a natomiast on, wtedy te pojęcia nie były znane, to się mówiło zupełnie inaczej i również graficznie to pokazywał, ale przede wszystkim matematycznie udowodnił tezę, że ustawienie Słońca w środku układu odniesienia pozwoli to znacznie uprościć i łatwiej przedstawić. No, błędem Kopernika było tylko to w tym momencie, że przyjmowano, że ruch po kole, sfera,
to są idealne, boskie rozwiązania, że nie ma innej możliwości ruchu, jak tylko może być pokole, prawda? Czy też kształty muszą być sferyczne. I to tutaj były właśnie te niedokładności, które... No tak, ale jego teoria lepiej później opisywała świat. Zdecydowanie tak, w sensie fizycznym absolutnie tak, oczywiście. No to spróbujemy połączyć się, może tym razem się uda. Halo? Halo? Dzień dobry, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moje nazwisko Dębski, odwołuję z okolicy Torunia. Chciałbym zapytać o, to prawda, w usługu średniowiecza trudno mówić o kwestii narodowości, przynależności narodowościowej, ale ponieważ w mediach niemieckich często słyszę o tym, że Kopernik był Niemcem, że się uzurpuje niejako, zakłada się, że był Niemcem. Wiemy, że jego wuj Watzenrode raczej był Niemcem. Czy mogą być chociaż jakieś przesłanki, żeby pokusić się o jakieś jakąś przynależność narodowościową? Może jakieś posługiwać? Coś się dzieje z połączeniami telefonicznymi. Dziękujemy panu, rozumiemy pytanie. Czy jest jeszcze jeden telefon? Halo? Halo? Proszę. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja właściwie mam dwa pytania, dwie kwestie. Pierwsza to właściwie to poniekąd taka uwaga, która dotyczy tytułu dzieła Kopernika, czyli De Revolutionibus, który to tytuł nabrał takiego szczególnego charakteru, ponieważ to właśnie od tego, między innymi od tego terminu rewolucje, który miał tylko taki sens wtedy astronomiczno-matematyczny. Potem wzięło się pojęcie rewolucji, które przeniesiono na rewolucję angielską, a potem na rewolucję francuską i tak dalej. A potem ono wróciło wtedy, gdy Kuhn określił właśnie to, co zrobił Kopernik jako przewrót właśnie, przewrót w nauce. Wtedy oczywiście też w stosunku do samej nauki takiego terminu nie używano. Więc tu jest taki podwójny jakby terminologiczna rola właśnie tego dzieła i tego terminu rewolucje. A druga sprawa to, no właśnie zastanawiam się nad tym, na ile Kopernik był sprawnym matematykiem i na ile pomógł mu faktycznie retyk. Jak państwo sądzicie, czy ta rola retyka w poprawianiu tego, co zrobił Kopernik, była faktycznie istotna? Czy to, że retyk go przekonywał do wydrukowania tego dzieła, to było istotne, czy też można to całkowicie pominąć. Natomiast ja, jeżeli chodzi o narodowość, to uważam, że tutaj ważne jest wtedy, że się jest jakby podwładnym obywatelem, w pewnym sensie Królestwa Polskiego, i to, jakim językiem się mówi, to jest właściwie nieistotne, jeżeli się uznaje władcę. W tych czasach to było ważniejsze, że się uznaje władcę, niż to, jakim językiem się mówi, bo naprawdę językami mówiło się bardzo różnymi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i może zacznijmy od końca wobec tego, czyli od roli retyka, a do niemieckości, do tej próby odebrania nam Kopernika, jak to ktoś określił, za chwilę. Panie profesorze, profesor Andrzej Kuski. Tak, ja nie znam dokładnie szczegółów, żeby powiedzieć, jak to rzeczywiście było, ale powiem tak, Kopernik jako prawdziwy uczony miał wątpliwości. I rzeczywiście to nie jest tak, że dokonuje się jakiegoś wielkiego odkrycia i to już jest tak pewne, że właściwie nie ma o czym mówić, a tylko trzeba opublikować. Retyk mu pomógł w tym sensie, że go po prostu zmobilizował, że to trzeba zrobić, że to trzeba opublikować. Natomiast nie mam pojęcia, w tej chwili nie odważę się wypowiadać, czy mu pomógł matematycznie, czy nie. Być może formalnie w jakiś sposób, żeby to było łatwo rozumiane, czy uproszczone, bo być może Kopernik właśnie zbyt mocno skomplikował też. Być może retyk mu pomógł zrobić to w sposób bardziej przystępny. Ten tekst dał się czytać i rozumieć. Nie sądzę, żeby Kopernik trzeba było poprawiać w sensie matematycznym jego. On był na tyle dobrze przygotowany. To, zresztą to nie powiedzieliśmy, ale przypisujemy mu geniusz, ale ten geniusz się wziął stąd, że to był wszechstronnie wykształcony człowiek. Mhm. On się znał na wielu rzeczach. Takich ludzi wtedy nie było wielu. On miał doświadczenie pobytu w wielu miejscach na świecie. Na wielu uczelniach. I przyniósł to ze sobą do tego miejsca, jakim był Olsztyn, prawda? I był jednym z najmądrzejszych ludzi w ogóle w tamtym rejonie. W związku z tym zajmował się różnymi rzeczami. A wracając do tego, ja z tego powodu powiedziałbym tak, że retyk tu odegrał
ważną rolę, ale nie sądzę, że merytorycznie ważną. I żeby kluczową. Tak. Panie profesorze, tytuł do rewolucji? A to jest właśnie interesujące, że przecież nie tłumaczymy to jako o obrotach, to są rewolucjoni, bo to właśnie chodzi o obroty ciał niebieskich, a nie rewolucja, ale faktycznie to pan miał rację, że to się jakoś łączy i nabrało zupełnie innego charakteru, że nawet jak mówimy, to gdzieś tam w podświadomości jest rewolucja. I to rzeczywista rewolucja. To dobrze, to wobec tego teraz pytanie o polskość czy niemieckość Kopernika, które już się przewinęło w dwóch telefonach. Czy rzeczywiście Niemcy chcą nam zabrać Kopernika, argumentując, że astronom był obywatelem Europy? To ostatnio tak się wydarzyło w związku z pewnym programem europejskim, dlatego że urodził się w 1473 roku z niemieckich rodziców w Toruniu na terenie Prus. No jeżeli o tym mówimy, to po pierwsze, przepraszam, to niejako podzielić na dwa elementy. Jeden element, o którym też się często mówi, że właściwie czy był Toruńczykiem, czy był Olsztynianinem, czy był Fromborczykiem, to jest ten pierwszy aspekt. Bez wątpienia urodził się w Toruniu, a miejsce urodzenia było elementem najważniejszym. Jeżeli mówimy o drugim aspekcie, bo to mówimy bez wątpienia o tym, iż był poddanym króla polskiego i w związku z tym to, o czym właśnie słuchacz powiedział, należy się w pełni zgodzić, że to jest główny argument mówiący o tym, iż był jednak mimo wszystko nie był Niemcem. To, że posługiwał się językiem niemieckim... Ale sam zadeklarował wierność polskiemu. No przede wszystkim, po pierwsze, był wiernym dokładnie, mówiąc o wierności. Dokładnie, mówimy o tym, że właśnie w tym rzeczliście, o którym pani wspomina, zadeklarował w formie pisemnej w tym momencie, że jest wiernym poddanym w tym momencie. Dobrowolnie. Tak, dokładnie. Jeżeli teraz mówimy właśnie o aspekcie używania języka niemieckiego, pamiętajmy o jednej rzeczy, że język niemiecki był językiem powszechnie używanym. Językiem na uniwersytetach, między innymi właśnie kiedy studiował, on był w niemieckiej niejako grupie prowadzącej dyskusję, bo polskich grup po prostu nie było. Z drugiej strony, jeżeli mówimy także o działaniach związanych właśnie z jego pochodzeniem, z jego działalnością jako taką, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Mikołaj Kopernik był osobą, która zawsze i wszędzie podkreślała wierność i poddaństwo królowi polskiemu, o czym powiedziałem wcześniej, i to, że zawsze mówił, iż jest Toruńczykiem z miejsca urodzenia. I to są te elementy, które nie podlegają dyskusji. Natomiast pochodzenie jako takie, czy był Niemcem, czy Polakiem, pojawiło się de facto w XIX wieku. I wtedy mówimy o narodowościach jako takich, prawda? Bo w okresie narodzin... Panie doktorze, czy to nie było przypadkiem tak, że w ten 73 rok, 1473, właściwie to wytrąca argument wszystkim, którzy mówią, że to były Prusy, ponieważ to było już 19 lat po tym, kiedy Toruń został włączony w granice Polski, więc gdyby nawet... Wydaje mi się, że o pewnych faktach oczywistych nie ma co nawet mówić, prawda? Bo one są oczywiste. Rzeczywiście są to... Tylko, że wtedy, jeżeli przyjmiemy nawet ten argument i dla osób, które mają odmienne poglądy, no dobrze, ale skoro był z rodziców właśnie i wuj był Niemcem, tak, to może, tak, prawda? Pamiętajmy, że Toruń był miastem pogranicza. Natomiast w tym momencie to chyba mi się wydaje, o czym pani wspomina, o czym doskonale wiemy. List jego jednoznacznie deklarujący wierność królowi polskiemu. I to jest jego świadomy wybór. Ba, to już nie jest domniemanie. Jest to dokument i jest to fakt potwierdzony właśnie własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika. Uh-huh. Jak jeśli bym mógł coś dodać, to bym powiedział tak, że sam fakt, że pisał po niemiecku, czy że posługiwał się niemieckim językiem, nie oznacza od razu narodowości. Tak jak dziś powszechnie obowiązuje język angielski do oczywiście przekazu informacji, biznesu, to nauki. Język francuski. Był niemiecki również przed wojną, przed II wojną światową. W nauce dominował niemiecki i nie angielski. Francuski też tak samo. Więc to popatrzmy na to. Te dokumenty, które zostają, to zostają właśnie na ogół dokumenty pisane, że tak powiem, w urzędowym języku obowiązującym w danej dziedzinie. Natomiast ja absolutnie się przychylam do tego, że jeśli mielibyśmy określić narodowość, no to jest przynależność do królestwa, nie do... Wyłącznie. Niczego więcej, prawda? Tak jak mamy w tej chwili obywateli polskich narodowości innej, mogą być, prawda, również, co wcale nie oznacza, że oni są, powiedzmy, Niemcami, czy kimś innym, no, pochodzenia niemieckiego. To, a co ze
Stanami Zjednoczonymi. To by był teraz dopiero problem, prawda? Większość to są emigranci przyjeżdżający z zewnątrz. Gdyby tam popatrzeć, to wtedy no, nie ma... Pytanie, czy jest Irlandczykiem, czy jest Amerykaninem. Obok tej deklaracji królowi przez samego Mikołaja Kopernika wierności Królestwu Polskiemu warto też wspomnieć o polityce, którą prowadził ojciec Mikołaja Kopernika, która również była w kontrze do zakonu krzyżackiego, a wspierająca sam Mikołaj Kopernik, ojciec, działał z nadania mieszczan krakowskich, finansując wojnę mieszczan Prus Królewskich przeciwko zakonowi. I podobne stanowisko było również rodziny Wacenrode, która czasami się określa jako tą bardziej niemiecką. Ona również prowadziła politykę przeciwko zakonowi, dlatego że mieszczanie ówczesnej obszaru właśnie Prus Królewskich próbowali się wyzwolić z tego nacisku zakonu, który na nich obowiązywał. Jeszcze tylko do tego dodam, panie profesorze, w związku z tym, co pan powiedział, że coś jednak jest na rzeczy, skoro Niemcy wprowadzili niemiecką pisownię nazwiska Kopernik, czyli Kopernikus przez 2K do tego europejskiego projektu, i Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk wysłał w tej sprawie oficjalny protest, ich żądając, aby nazwisko astronoma pisano po łacinie. Copernicus, pisząc C na początku, 2P i C w końcowej sylabie. Niemcy w ogóle na to nie zareagowali, w ogóle nie odpowiedzieli. Dalej używają swojej... Ja w tej chwili nie znam szczegółów, jeszcze tak od razu nie przypomnę sobie, ale miał być projekt kosmiczny właśnie satelita, który miał się nazywać niemiecki Kopernik, pisany po niemiecku. I były protesty, być może to jest ta sama sprawa i tam zostało to uwzględnione. To dotyczy tego projektu. Wydaje, że zostało uwzględnione. Na naszym uniwersytecie też często zastanawiamy się, jak pisać, prawda, czy powinniśmy pisać Kopernik po polsku, czy nie. I przeważa wciąż ten pogląd, żeby jednak pisać tak, jak Kopernik sam się podpisywał. Nikolaos Copernicus, pisane łacińskim tekstem, czy też po łacinie. Dobrze, odbierzemy ostatnie dwa telefony. Halo? Dzień dobry. Ja mam jeszcze pytanie. Dzień dobry, witam. Przyczyny śmierci Mikołaja Kopernika, ponieważ panowie podali, że był to udar mózgu, i zaintrygowało mnie, skąd to wiadomo, ponieważ w tym czasie jeszcze nikt sekcji zwłok nie wykonywał, więc rozpoznanie pośmiertne jakby nie wchodzi w grę, a nie wiem też, jak przy tamtym stanie wiedzy medycznej, czy w ogóle takie rozpoznanie istniało jak udar mózgu, bo można było stwierdzić, że ktoś ma jakiś niedowład, porażenie czy coś takiego, ale przecież nie wiedziano. Znaczy udar mózgu obecnie, to wiadomo, jakie są jego przyczyny, że to chodzi o tam krążenie mózgowe i tak dalej. Wtedy takiej wiedzy w ogóle nie było. Jak można było takie rozpoznanie postawić? Dobrze, dziękujemy za to pytanie. I ostatni telefon, halo. Dobry wieczór Państwu. Witam Pana. Ja mam trzy sprawy. Chciałbym podkreślić odrębność warmii administracyjną na mapie Europy ówczesnej. Tego też bierze się uzasadnienie, dlaczego Kopernik był administratorem. On nie był działaczem społecznym. On był kanonikiem kapituły katedralnej we Fruborku, a więc ciała, które pomagało biskupowi w administrowaniu. Ponieważ ta część kraju, to udzielne księstwo, nie było administrowane przez nikogo innego, tylko przez biskupa i kapitułę. Że on był przygotowany wszechstronnie, to jest oczywiste. Także chciałbym tu podkreślić właśnie taką administracyjną powinność jego wobec prowincji, wobec stanowiska, które miał na swoich barkach, prawda? Druga sprawa to jest kwestia ostatniego pochówku. Można byłoby się rozwodzić nad tym. Mnie się wydaje, że nadal nie wykorzystujemy postaci Kopernika. Toruń się spisał cudownie, w Olsztynie to wyglądało bardzo skromnie, jeśli tak można powiedzieć, w ogóle niezauważalnie. Dlatego na pytanie, dlaczego jesteśmy dzisiaj w Toruniu, odpowiadam, no właśnie dlatego. Rozumiem. I trzecia rzecz, drobna zupełnie, chociaż, proszę Pani, w Olsztynie jest bardzo piękne, ja dzwonię z Olsztyna, jest autentyk, ja nie powiem oryginalny, i tu Państwu wyrzucam wypowiedzenie tego słowa, można powiedzieć autentyczny, prawda, jeśli ma się, bierze górę forma oryginalny.
jest tablica, która też jest niewykorzystywana. Przecież to można byłoby nawet na koszulkach, na jakichś innych gadżetach wykorzystywać te pamiątki po Koperniku, żeby ożywić jego postać. Przecież to jest, jeżeli mówimy, i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to jest genialny człowiek, był, jest i pozostanie, i nie potrafimy tego ograć, nie miejmy pretensji do innych, że się przyznają czy narodowością, czy tam próbują anektować jego postać. Dziękuję za... Bardzo panu dziękuję. Bardzo to było potrzebne, co pan powiedział, i bardzo ważne. Zacytuję słowa metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Zięby, który powiedział, oczywiście w związku z tym pochówkiem, teraz, tym współczesnym, po odkryciu szczątków Kopernika, po tych badaniach, po stwierdzeniu profesora Gąsowskiego i kilku innych ważnych naukowców polskich, że to są szczątki Kopernika, po obejrzeniu tej symulacji komputerowej, całemu sposób mam mnóstwo jednak wątpliwości i tak dalej, ale to wszystko też spowodowało jakieś nieporozumienia, czy też doprowadziło do spięcia między Olsztynem a Toruniem. I wracam do arcybiskupa Wojciecha Zięby, który powiedział: w Toruniu Kopernik przyszedł na świat, ale jako geniusz narodził się we Framborku i w Olsztynie. No, to są takie antagonizmy między polskimi miastami, które powodują, że każdy próbuje tego wielkiego na swoją stronę przyciągnąć. Wydaje mi się, że my to robimy troszeczkę nie najlepiej. Akurat niektórzy mówili z tych, którzy brali udział, zaraz zapytam o to pana dyrektora, który osobiście uczestniczył w tych uroczystościach pogrzebowych we Framborku Mikołaja Kopernika w minioną sobotę. No, ale tak mówią nawet z zazdrością, że w Toruniu to jednak Kopernik w tym swoim mieście rodzinnym jest traktowany zupełnie inaczej i że takie obchody odbyłyby się w Toruniu zupełnie inaczej i że świat by o nich usłyszał. A tutaj ani media nie dopisały, ani ta konferencja, która w Olsztynie, z żalem to mówię prawdziwym, która była zorganizowana, no, jakoś tak trochę nie wyszło. Jeśli można, a propos, doktor Marek Rubnikowicz, a propos uroczystości sobotnich i tych różnic, ja nie ukrywam, że bez wątpienia była to chwila wzniosła, aczkolwiek rzeczywiście chyba nie w pełni wykorzystana. Dlatego, że najlepiej niech o tym świadczy fakt, iż katedra była pełna ludzi, ale na zewnątrz, przy katedrze, no nie było widać tak wielkiego zainteresowania. Natomiast jeżeli mówimy o Toruniu, bo tu jeśli można byłoby o tym powiedzieć, to słów kilka takich może natury ogólniejszej. Generalnie ja wychodzę z jednego założenia, że Mikołaj Kopernik, tu przepraszam za swoistego rodzaju właśnie takie porównanie, jest dobrem uniwersalnym dziś. Dlatego i my dziś nie możemy mówić i nie powinniśmy mówić na zasadzie, że Mikołaj Kopernik jest własnością Torunia, Framborka, Olsztyna, czy jakiegokolwiek innego miasta. Dobrem ludzkości. I tu jesteśmy właśnie, jesteśmy w tym momencie w innym punkcie. I dlatego też ten punkt jako wyjścia podczas naszych uroczystości, nazwijmy to, przepraszam za określenie, naszych toruńskich, i przyjęcie tego kierunku pokazało, iż mówiąc, nie możemy mówić o tym, że może być on niejako przynależny czy też jednemu miastu, czy też jednemu narodowi. Nie, on jest przynależny wszystkim, jest przynależny ludzkości. I dlatego też należy to podkreślać, ale podkreślać także należy wyjątkowość i przynależność w tej kolejności, prawda? I dlatego też, jeżeli patrzymy na Mikołaja Kopernika i na jego dziedzictwo, rzeczywiście jest to dobro, przepraszam za takie porównania, ale dobro ciągle niewykorzystane. Najlepszym przykładem już będzie fakt, iż miejsce urodzin Mikołaja Kopernika, dom Kopernika w Toruniu, mówiąc miejsce urodzin, ja pomijam dokładnie te elementy wynikające. Dokładnie są trzy miejsca, przy czym tutaj różne teorie, ale to jest na osobne spotkanie. I w tym momencie pamiętajmy o tym, że mówiąc właśnie o Koperniku, powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy nade wszystko, że Mikołaj Kopernik musi być prezentowany na zewnątrz w formie, co tu dużo mówić, w formie takiej, która no, spełnia wymogi także marketingu współczesnego.
To ja wiem, że to brzmi może obrazoburczo, ale dziś no taka jest prawda. Każdy kraj by to wykorzystał. I proszę mi wierzyć, też to robimy. Może jeszcze nie do końca skutecznie, ale bez wątpienia powinniśmy to robić skuteczniej. A właśnie te uroczystości we Fromborku pokazały, że no chyba można było to troszeczkę lepiej. I nie ukrywam, element toruński w postaci koncertu, który tam się odbył, był niezmiernie wzniosłym elementem. I jako, że odbył się 2 czy 3 godziny po uroczystościach, po tej mszy świętej z powtórnym pochówkiem, frekwencja była taka jak na samych uroczystościach. To też pokazuje, to może lepiej to robimy, nie wiem. Ja powiedziałam, że... Proszę bardzo, profesor Andrzejkus. Ja chcę też powiedzieć, ja niestety nie miałem możliwości, żeby być w Fromborku. Byłem natomiast na uroczystości toruńskiej. I to o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Znakomity badacz, którego już wspomniałem, profesor Gingrich ze Stanów Zjednoczonych, kopernikanista, znawca dzieła. Jak wychodziliśmy z kościoła, media mnie zaczepiły, brzydko mówiąc, i chciały, prosiły o komentarz jakiejś tej sprawie. Pytanie było takie, czy to na pewno są szczątki Kopernika? No, to było najważniejsze pytanie. No ja powiedziałem to, co powiedziałem, ale profesor Gingrich mnie zapytał, co powiedziałeś. Ja mówię, że no powiedziałem, że to są te szczątki. On powiedział, tak trzeba mówić, nawet jeśli 10% było szans tylko, że to są szczątki Kopernika, to nie wolno inaczej mówić. Z takim wielkim nabożeństwem i z taką atencją w stosunku do Kopernika się wyraża. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeśli chodzi o promocję, i zwrócić na to uwagę bardzo szybciutko, mamy coś takiego jak portal internetowy, który w tej chwili ma popularyzować Nikolaus Kopernikus Toruniensis. Polecam go i mam nadzieję, że będziemy go rozbudowywać, będzie miał charakter międzynarodowy. Jest to jeden z współczesnych sposobów na popularyzację Kopernika. A ja chciałam powiedzieć Państwu, że przede mną na stole leżą 4 denary kopernikańskie, toruńskie. Denarów dokładnie jest 7, ale w ilości 4 sztuk. 7, ale my mamy, tak, ale mamy dla Państwa 4, które będą rozlosowane, a to już po moim powrocie do Warszawy, wśród tych z Państwa, którzy do nas zadzwonili, a także pan Michał Głosiński przygotował inne niespodzianki, czyli foldery. Tak, foldery o różnych wystawach, które odbyły się w domu Mikołaja Kopernika, również 2 książki autorstwa profesora Krzysztofa Mikulskiego, biografia Mikołaja Kopernika. Wydana przez Muzeum Knorr. Tak, i my to rozlosujemy, jak powiedziałam, później. Natomiast a propos wystawa. Sygnalizowałam, że powiemy coś o pewnej wystawie, którą pan przygotował z okazji 535. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym, czyli przez jeden dzień, dla jednego dnia zrobił pan z tego wielkie wydarzenie. No, to muzeum zrobiło wydarzenie, ale minutę, faktycznie, żeby o tym opowiedzieć. Prezentowaliśmy De Revolutionibus, o którym tutaj już dzisiaj była mowa. To pierwsze wydanie, które w Toruniu znajduje się w dwóch egzemplarzach. My w muzeum posiadamy też 2 i 3 wydanie. I jak tu już mówiliśmy w czasie audycji, książka ta być może nie była czytana zbyt intensywnie w Europie wśród uczonych i innych czytelników, ale sporo egzemplarzy tej książki się zachowało do dnia dzisiejszego i co warto wspomnieć... Czy ona była wydana w nakładzie jakichś 400-500 egzemplarzy? Tak, nie więcej niż 500 egzemplarzy. W Norymberdze. Tak, w Norymberdze w 1543 roku. No i warto dodać, że jest to w dzisiejszym... Ale już po śmierci Mikołaja Kopernika. Chociaż bój się, że pierwszy egzemplarz widział. Tak, to jest taka legenda, ale jest to legenda. Chciałam o jeszcze jedną rzecz zapytać. Otóż znalazłam taką informację, że najcenniejszym obiektem zakupionym w 2003 roku jest portret Mikołaja Kopernika, Scharfena, to jest tak odkupiony od pani Janiny Gardzielewskiej, portret z przełomu XVII-XVIII wieku. To nie jest najstarszy wizerunek Kopernika, jaki znajduje w muzeum, prawda? W ogóle to jest grafika, ale jedna z ciekawszych grafik, dlatego że wykonana w technice mezzotinty i bardzo nietypowa, przedstawiająca nieco nietypowego Kopernika, który ma takie delikatne loczki, nieco inaczej wygląda niż w takim
charakterystycznym swoim typie ikonograficznym, który znamy, ale warto wspomnieć, że w Muzeum Okręgowym w Toruniu jest jeden z najstarszych portretów. W ratuszu. Olejny obraz pochodzący z drugiej połowy XVI wieku, który przez lata był przechowywany w gimnazjum akademickim i dlatego też do dnia dzisiejszego się zachował i kończymy. I nazywany jest portretem toruńskim. Tak, tak. I na tym kończymy. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi w studiu Radia PIK w Toruniu byli profesor Andrzej Kus, dr Marek Rubnikowicz i pan Michał Kłosiński. Dziękuję, do usłyszenia. Hanna Maria Giza. Dziękuję panu. Otrzymujemy setki telefonów od firm skarżących się.